There wasn't a girl, man. There's always a girl. Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na pierwszy odcinek z serii GTA Episodes from Liberty City z dodatku The Lost and Damned. Walczyliście ostro, żeby ta seria jednak nie miała swojego odpoczynku, żeby była kontynuowana, także macie dzisiaj pierwszy odcinek z The Lost and Damned. Kolejny standardowo będzie w niedzielę. Także lecimy, zaczynamy, klikamy graj i jazda. The Lost and Damned. Szczerze, nawet nie wiem, o co będzie chodzić w tym dodatku, kim jest bohater i tym podobne. W ogóle nigdy nie widziałem nawet gameplaya z tego dodatku, ale zobaczymy. Na pewno będzie mi się podobać. Jak GTA, to wiadomo, że będzie mi się podobać. Johnny Kleibitz, widzę, jest głównym bohaterem. Tak, dokładnie. Jimmy Fitzgerald. Czuję się jak lektor przy filmach. W rolach głównych. Jimmy Fitzgerald. I inni. Widzieliśmy już Nico Bellica w tle. No, pewnie nie zaczną ich gonić. I Brian Jeremy, sekretarz. Terry Thorpe. Nie wiem. O. Jason Michaels. Clay Simons. Ta, po krawężnikach. You do understand what probation means? Yes, sir. It means that if it continued down that same path, you'll be locked up and calling some cellmate daddy within a month. Yes, sir. If I had it my way, we wouldn't waste our time. You'd be inside already. Mr. Gray has made... Tego gościa skądś kojarzę. His share on willfulness was one of the most powerful things I've ever heard. To nie jest ten adwokat, którego zabijaliśmy w GTA 4, tym głównym. God works in mysterious ways. In this case, seems God is downright perverse, but I'll leave the salvation to you, gentlemen. You stay out of trouble. Yes, Daddy. Excuse me? Yes, sir. Yes, sir. Remember, it's a disease. Nie, to raczej nie on. To jest jakiś had. Meetings every day.
call you if I feel the need to use pray. I pray. In fact, I'm praying right now. You're very willful. Was very willful, Chad. Was very willful. I've changed. And you know what, Chad? You changed me. Gentlemen, shall we get the fuck out of here? Hey, stay in touch. Yo. Here you go. It's about time. Nowa kamizeleczka. Czyżby to był bohater Billy Gray, którym będziemy grać? On jest prezesem. A ten co pierwszy chyba był wiceprezesem. Raczej nim będziemy grać, tym wice. Chociaż nie. O! A nie, przecież przed nami jest ten, dobra. Podaję się do lokalu. Kurczę, jakaś taka dziwna grafika. Strasznie rozmyta. A ja nie ogarniam motocykli, ja pierdzielę. Dobra, skoro taki klimat ma panować, no to mnie się nawet to podoba. O, yeah. Nie będę trzymać się blisko grupy, ja jadę po swojemu. To jest moja gra. Ewidentnie włączone jest ziarnistość obrazu. Ale teraz nie będę szukać tej opcji. Ewentualnie jak ją wyłączyć. Zobacz sobie później. Ewentualnie. Mapka mi się bardzo podoba. Jej styl wykonania. Dokładnie, widać z powrotem prezesie. Johnny, what's going on? Not much, Bill. Usual stuff. We missed you, Bill. So, aching for a fucking drink here? Amiguito. Come on, just pour a willy wet back. Boys? Salute, you motherfuckers. Salute! Za mokre cipki. Okay, another round for everyone. Goddamn right. Yummy. So, Johnny boy, where's my bike? You know where it is. Let me rephrase the question. Where the fuck is my bike and where the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Chyba pierwszą naszą misją będzie odzyskanie jego motocykla. Why the fuck haven't you got it back for me, friend brother? One word. Business. Like I told you when you were in there. Or were you so busy playing holier than thou, you started believing your own bullshit? Oh, forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. I can only imagine, Bill. Shut up, Brian. You know, coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980s yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? I told you we should have gotten the bike. You told me? You told me, you don't tell me shit, you little fuck! Listen, Billy. They were pissed, and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike, and we needed the money. You needed some balls. Some fucking heart. Something. Can't believe I'm hearing this shit. Yeah. And I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you. Paid your rehab, paid your lawyer's fees, paid your rent, paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right, you're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, and then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart, you be smart, you fucking chump. You're ridiculous. Have you got a health care plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Come on. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership. Shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. No to lecimy. Johnny,
Moment. Odzyskać motor. Listen, man. Well, pin up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating. Fucked up shit. Craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick lately. But come on, man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm gonna go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always. Let's go! No to lecimy. Tym razem można 100%. Mam jakąś broń w ogóle. Miejmy nadzieję, że tak. Mamy. Shotgun. W zasadzie to jest coś na styl obrzyna. O. Odsuńcie się w... Boże. Ta ziarnistość mi dobija. Nie, nie przejdziesz mi... O, fuck. No, udało się. Ale to coś wpada z zajebiste poślizgi. Czy my tak zawsze będziemy z nimi jeździć? Kurde, wiecie, jestem przyzwyczajony do bardziej do samodzielnego rozpierdolu w mieście. Jaki siał... O, szwak. Jaki siał... Louis. Ewentualnie z Yusufem. Wow, 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 ale mnie rzucało tam. No nie przejadę, bo debile nie wiedzą jak skręcać. O, takim to byś się przejechał, nie? Czemu im pojechali tamtędy? Ten pedzidy. No, ten pocisk. Teraz na prawo. Gdzie oni mają ten motocykl? Boże, aż zobaczę na mapie. Dobra, już blisko, już blisko. Coraz bliżej. Jebot. Dobra, coraz bliżej, to chyba już tutaj za zakrętem powinien być. Dokładnie, jest. Ciekawe, co tutaj się będzie działo. Co ty gadasz? Pretty boy. Hey, where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike. Sprzedał go. Billy's bike. Jesus, man, it's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? Sprzedał. To sell for crack, right? Hey, shut up. Listen, you know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey, good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa, hold on. No, wait, please, please. No, 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 no. Oh. Where is my bike? Speak, you ugly fuck. Okay, listen. The angels of death
took it to that place in Northwood. Motherfucking angels of death. Thank you. Yes. Thank you. Młoteczkiem po ryju. No to ciśniemy do Aniołu Śmierci. Gdzie to jest? Znowu kolejna droga, w zasadzie taka sama. W ogóle, czy mamy coś fajniejszego zaznaczonego na mapie? Nie, na mapie nie mamy niczego w zasadzie zaznaczonego. Wszystko samemu będzie trzeba. Ojojojojoj. Ciekawe, że gdzieś tutaj wmieszają znowu Nico Bellica. Albo... chociażby Luisa. Zobaczymy. A, przytarłem. A, zapomniałem skręcić. Dobra, nawróciłem. No i ciśniemy dalej. Tutaj sobie skoczymy. O! Jakie opanowanie, chłopie, ja jestem tak opanowany. Nawet nie wiesz jak bardzo. Mam kijową strasznie broń. Mam jakiegoś granata? Nie. Grubaska ściągnąłem. Przeładujmy. Teraz tego ściągnę. On się nie spodziewa, że zajdę go od tyłu. O, spodziewał się. Chociaż nawet nie. Pierdut. Teraz jeszcze tamtego pocisnę. Dzień dobry. O. Jebot. Jedź za Billim. Wsiadamy. Mam nadzieję, że go nie zgubię. I teraz już nie będę liderem, ja Kalipa. Po rzędzie w grupie z Billim pojawia się emblemat klubu Lost. Jaki emblemat? A, o to chodzi. A to chrzanić emblemat, cholera. Mam praktycznie full hapca. A on ewidentnie jeździ za wolno. Wybacz, ale ja będę jechał na środku. Kurde, skręcasz, nie skręcasz, ja pierdziel. Przepraszam, że cię próbowałem. Dobra. Kurde, ten dźwięk tej formacji mnie wkurza. Jedziemy. No i co? Wchodzę, on coś spierdoli. Och. Bo wrąbał się w sub, idioto skończony. Boże. Ale zyskuje dzięki temu nawet pancerz, to akurat jest dobre. Sucking leather here.
Boż, twoja żona jebała sąsiada. Co oni nie potrafią jeździć, Jezus. Okay, Bill, got your bike. Take what you gotta take, drink what you gotta drink, fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill, but get it out of your system. Hmm. And when you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my PO, brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me. Do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me? Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up, and that I would really like I mean, we, meaning all of us, would love some whole. Kurde. Stary się rozkręca. Ewidentnie. To jest Local The Lost. Dziękuję za info. O. Tell you what. You ready for some log rolling, baby? Hands down. Push the button. Why isn't this in the Olympics? Siłować się może kiedyś będziemy. Tak dla zabicia czasu. W karty może też pogramy. Oczywiście. Ale zajebiste łóżeczko. Nawet wiadomości można oglądać, patrzcie. Oraz internety. Ile pojemności? Dwa wałki. Boże. Dowolne pojazdy. Pewnie nie zmieści się tutaj żaden samochód. Czyli widzimy, właściwie mamy całe wyposażenie pod telefonem, prawda? Okej. Okay. Widzimy jakieś kurcze, dosłownie poziom bardzo fali. Okej. Okay. Dobra, także mówiąc szczerze, w tym odcinku to by było już na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Kto zginie po raz miejscu zostanie zastąpiony. Okej. Także to było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę do góry. Skomentuj ten film. I zasubskrybuj mój kanał. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.